Cześć Marku! Cześć! Co tak wcześnie robisz na halu, powiedz? Wiesz, trzeba walczyć. Jest sezon, a tych sezonów coraz mniej mi już zostało. piękna łajba, słuchaj. Czym się różni taka jednostka od twojego wcześniejszego pontonu, powiedz? Rozleniwia. Mówisz? Rozleniwia. Jest ciepło, winda elektryczna, wiesz. Człowiek nie ma co robić po prostu. A weź mi powiedz, jeżeli chodzi o stabilność, ogólnie ponto, bo my na Ribie dzisiaj będziemy płynąć. Jeżeli chodzi o to bujanie boczne, to chyba bardziej buja mimo wszystko, co? No buja, aczkolwiek akurat Atlantyk to siedzi nisko, także dobrze się trzyma wody, nie narzekamy. Dobra jednostka. Jak ktoś ma chorobę morską, to lepiej na takim czymś czy na Ribie? Na Ribie jest lepiej znoszą ludzie falowanie, zdecydowanie. No. Dzięki. No niestety, zobaczcie, chrypa straszliwa, choroba morska dopadła mnie dnia dzisiejszego, tak jak pewnie widzicie, no falka jakaś jest. Raz ta falka jest, raz nie ma, no to niestety to jest morze. Dzisiaj mamy gdzieś tak koło czwórki chyba, nie? Dokładnie. No, ale już teraz troszeczkę siadło, więc mi już jest też lepiej. No ale niemniej jednak oczyszczanie organizmu swoje zrobiło i mam wspaniały głos, także mógłbym w jakimś chórze męskim może śpiewać. A za chwilę Wiesiu opowie wam o tym, co trzeba zrobić, co może zapłacić, żeby wziąć udział też w takim łowieniu, bo to jest bardzo fajna sprawa. Pomimo tego, że ja to tak źle znoszę, tak jak widzicie, no jestem bardzo często i bardzo często uganiam się za tymi łososiami. Zaraz po wyjściu z portu czy dopłynięciu na łowisko ustala się zasady odnośnie holowania ryb. Jeżeli powiedzmy są 4 osoby na danej jednostce, to po prostu się albo za pomocą losowania, albo po prostu się umawia, w której kolejności kto ciągnie tą rybę. Czyli powiedzmy, że dzisiaj ja bym ciągnął pierwszy, jako pierwszy, no to jeżeli wyholuję tą rybę, no to ona powiedzmy, że jest moja. Czemu mówię powiedzmy? Bo często szyprowie umawiają się tak z wędkarzami i to chyba jest najbardziej logiczne ustawienie, jakie może być, że jeżeli jest tylko jedna ryba na pokładzie, no to ona idzie do podziału na wszystkie osoby. Jeżeli natomiast mamy więcej, no to tutaj korzystamy z tego losowania, tak, że każdy ciągnie po kolei tą swoją rybę, czyli ja w tym momencie bym ciągnął tą pierwszą, kolega drugą, szyper na przykład trzecią, no i jak wyholujemy 3 ryby, no to jest wspaniale, każdy ma po jednej. Jeżeli mi się pofarci, potem będzie 4 ryba i uda mi się ją wyholować, no to tego dnia jadę do domu z 2 rybami, przepiękna sytuacja, no a oni mają po prostu po jednej. Weź go wyprosty. Nie zero. O, właśnie, dobrze, idealnie. Dobra. No, czyli dobry moment na wrotki zrobiliśmy, nie? Nie. O, tam piś, musi być dobry kadr.
No tak się łowi. Ładek ty. Proszę cię, Aniu. Wybierz sobie rybkę. Prawo sypać, prawo sypatu, nie? Ty weź to brak, jak to nie idzie. Standardowy rejs na łososie trwa około 10 godzin. To w zależności od tego, jak długi dzień jest, no bo łowimy zawidnego. Oczywiście możemy wypłynąć z portu, jak jeszcze jest szarawo, jeszcze jest ciemno, ale słuchajcie, rozstawić to 12 wędzisk, bo... Mikrofon masz, nie, mikrofon jest kierunkowy. Rozstawiając to 12 wędzisk, no jest dosyć ciężko rozstawić je po ciemku po prostu, więc fajnie jest zawidnego je rozstawiać i zawidnego też chować. Łowimy na 12 wędzisk, no dlatego, bo no, tak ustawa to precyzuje, że 12 wędzisk może być na jednej jednostce. I teraz kolejnym elementem to limit, ile tych łososi można złowić. No więc łososi można złowić 2 sztuki na głowę, czyli no dzisiaj akurat płyniemy w trójkę, więc no teoretycznie możemy złowić 6 łososi, co się rzadko zdarza, aczkolwiek jest wykonalne, żeby każdy miał te 2 łososie na głowę. No ale łosoś, piękna, waleczna ryba, już nie wspomnę o tym, jak drogie jest mięso z łososia, a szczególnie tego, co my tutaj łowimy, tego prawdziwego, dzikiego łososia. Nie mylcie to z tymi łososiami, które są gdzieś tam hodowane w jakichś klatkach, dziwny kolor mięsa mają. Te łososie z Helu czy z Gdańska, zupełnie inna jazda. Pięknie, ani kurczę, moją pobiła. Teraz Michał. Szósteczka. Kurwa, prawie 8. Zestaw końcowy składa się oczywiście z naszej martwej rybki, co macie teraz, widzicie właśnie na przybitce, ale mamy też te fleszery, takie kawałki no, jakiegoś aluminium, tak, czy plastiku. Zobaczcie, taki jeden fleszer kosztuje prawie 90 zł. I teraz wyobraźcie sobie, że jeżeli jest branie ryby, kilka brań ryb czasami, to potrafi się to wszystko poplątać, ryby potrafią urwać coś takiego, więc no bywa tak, że no ten nasz cały zestaw leci sobie gdzieś na dno. No i podczas takiego jednego niefortunnego brania ryby, bądź jeżeli gdzieś tam coś się nam zahaczy, na przykład reklamówka nieco większa, no to potrafimy mieć stratę rzędu 100 lub 200 nawet złotych. Zastanawiacie się pewnie, ile taka przyjemność kosztuje, no więc no kosztuje nieco więcej niż taka wyprawa na dorsze, z tego względu chociażby, że no tak jak widzicie, na takiej jednostce mieszczą się 4 osoby, no a na jednostce, która pływa z wędkarzami na dorsze, no wchodzi nawet i 20. Także Wiesiu, powiedz nam, no ile pieniążków trzeba przygotować, żeby po prostu zabawić się troszeczkę na tym pełnym morzu? Jak wspomniałeś, wyprawa na dorsza to się różni tym, że tam jest jedna wędka i każdy z wędkarzy tą jedną wędkę obsługuje. Tutaj jest wędek 12. No niestety ten sprzęt jest zdecydowanie dużo droższy niż wyprawa na dorsza. No przykładowo jeden zestaw uzbrojony też kosztuje około 1000 zł, nie? No żeby to się zamortyzowało, no to trzeba kupę lat. To koszt jest na pewno zdecydowanie wyższy niż na dorsza. Dżentelmeni nie lubią rozmawiać o pieniądzach, dlatego zostawiliśmy to na koniec. Słuchajcie, taki rejsik standardowy na łososie kosztuje mniej więcej 400 zł. Tyle musimy poświęcić na to, żeby po prostu władować się na taką łajbę, bo resztę za nas zrobi skipper. Jeżeli nic nie potrafimy robić, to faktycznie czekamy tylko na branie ryby. Jeżeli ryba bierze, wyciągamy ją, holujemy, no i to jest nasza ryba. Łatwo sobie też policzyć, że jeżeli taki standardowy łosoś ma około 4-5 kg, a kilogram kosztuje około 70 zł, więc tak czy siak się nam opłaca. Ale czy o to chodzi w tym wędkarstwie, czy żeby się opłacało? Nie. To jest przepiękna, super waleczna ryba i warto ją mieć odhaczone w swoim arsenale ryb, które do tej pory złowiliśmy.